Witam, Krzysztof Roman Lewandowicz, specjalista od stóp. Chore stopy, bolące stopy i doskwierające na różne sposoby stopy. Bolące przedstopia, palce powyginane, palce po złamaniach, które nigdy już nie dojdą do siebie tak, jak to było poprzednio. Coraz więcej osób zgłasza się do mnie z tymi bolącymi stopami, pojedynczymi ich częściami, palcami. Dlatego wspomnę dziś kilka słów, co z tym robić. Babcie dzwonią w imieniu wnuczek. Wnuczki też mogą same dzwonić, czy pytać o mnie na blogu. Przykładowo moja wnuczka uprawiała gimnastykę, łyżwiarstwo i inne sporty i dziś ma bolące stopy, ma płaskostopie, ma koślawy paluch. Co z tym robić? Proszę Państwa, na bolące stopy jest wiele dodatkowych leków w postaci maści, a także mat, sandałów, które leczą, które reklamujemy, wkładek ortopedycznych najwyższej klasy z najlepszych materiałów, ale nie wolno. Przepraszam, stopka tutaj atakuje mi karton, ale to są takie półśrodki, które powinniśmy mieć. Jednakże na te bolące stopy lub ich poszczególne części nie da się zbyt wiele zrobić, przynosząc im tylko ulgę przy moczeniach, masażach, stosowaniu właściwych odżywek, maści i innego typu specyfików. Najważniejsze, żeby te stopy masować i gimnastykować, w odpowiedni sposób gimnastykować. To nie jest to, że chodzić dużo, bo chodzenie jest oczywiście ruchem zdrowym, zdrowe spacery, nie nachodzenie się, tylko zdrowe chodzenie i zdrowe spacery. Ale nie o ten ruch mi chodzi, wspominałem już często, tylko tu chodzi o ruchy specjalistyczne. Wyginanie, naciąganie, rozciąganie, rozluźnianie w odpowiednich kierunkach, co pokazuję często na filmach, w moich książkach, na blogu również. I trzeba tego odszukać. Po to istnieje gimnastyka rehabilitacyjna, rehabilitacja, kinezoterapia, że tam ten ruch jest zupełnie inny niż wykonywany przez ciało, przez stopę, przez cały dzień. Dlatego przy bólach stóp, wszelkiego rodzaju, przy bólach palców, skręcaniu, kręceniu, stopach jak z blachy, trzeba je gimnastykować i masować. Gimnastykować, jak wspomniałem, w odpowiedni sposób, bo to jest specjalistyczna gimnastyka, którą będę jak najczęściej w drobnych szczegółach pokazywał. Ja tak pracuję, że zapraszam kogoś na masaż, na diagnozę, na refleksoterapię stóp i wykonuję 2-3 zabiegi i uczę tego kogoś, zadaję mu prace domowe, żeby wiedział, jak to robić w domu, bo nie każdego jest stać na masaże ciągle i finansowo, i czasowo, dlatego te prace domowe, które daję, są bardzo ważne. Panie są zadowolone, bo uczę każdego, co ma robić w domu, co ma robić dalej, by te zdegenerowania, zakrzywiania, reumatyczne bóle nie kręciły ciągle, by ciągle je odkręcać. Reasumując, przy bólach stóp, jakie by nie były, przy wszelkiego rodzaju problemach z chorymi stopami, nie ma cudownej tabletki. Są owszem jakieś środki uśmierzające ból, tak jak wspomniałem, w
postaci jakiejś naturalnej tabletki, którą mam na myśli ewentualnie, właściwej maści i różnych przyrządów do ćwiczeń i masażu. Ale najważniejsze są te masaże albo automasaże, czyli masaże wykonywane na samym sobie oraz właściwa rehabilitacja domowa, czyli właściwa gimnastyka tych stóp, gimnastyka palców, gimnastyka śródstopia, gimnastyka pięty i gimnastyka stopy tak, by poruszała się w zupełnie inny sposób niż przy chodzeniu. Będę o tym często wspominał i pokazywał najdrobniejsze szczegóły. Do następnej gawędy. Oby stopy.